Zawodnicy zawodów. Gotowi. 3, 2, 1, start. No to jedziemy, moi drodzy. Głośno. Niesamowity dynamik. Zaczyna w tym momencie, gdy wszyscy kończyli. Właśnie dzisiaj okaże się, kto w tym dzisiejszym, już bardzo jesiennym dniu jest najsilniejszy, kto ma najlepszą predyspozycję na sam koniec tego całego jakże ciężkiego sezonu. Moi drodzy, to dosłownie za kilka minut. W dniu dzisiejszym zostały powołane, można powiedzieć, dwie najbardziej odpowiednie osoby w tej dyscyplinie sportu. Obydwu to prawdziwa, żywa, chodząca legenda. Mam wrażenie, że więcej nie muszę mówić, natomiast jeżeli miałbym wymieniać ich tytuły, to stalibyśmy tutaj do wieczora. Przywitajcie wielkimi, wielkimi brawami. Arkadiusz Makurat, Jarosław Dymek! Jarosław Dymek, Władysław Sędziowski. To oni będą pracowali nie tylko zresztą stoperami, ale również miarami i ilością podnoszonych ciężarów. Główni bohaterowie dzisiejszego spektaklu. Muzykę poprosiłbym na full. I tak oto. Przyjechał gminy Gniewino. Moi drodzy, ma 26 lat, 142 kg wagi. A nazywa się Bartłomiej Krupa. DJ, nie śpimy, troszeczkę głośniej muzykę. Kolejny zawodnik to 128 kg. Najsilniejszy człowiek w Warmii i Mazur, przyjechał z Mrągowa, ma 28 lat. Przemysław Żoza! Kolejny, można powiedzieć, młody wilk, 31-letni. Reprezentuje Kartuzy, 130 kg. Maciej Hirsz! I tak oto, 132 kg, reprezentuje Gdańsk, ma 37 lat, Krzysztof Chabowski! Kolejny zawodnik przyjechał do Was z Piły, jest za każdym razem ulubieńcem publiczności i to też ten, który dzięki temu sportowi zwiedził cały świat. Moi drodzy, 138 kg, można powiedzieć, że prawie weteran, 44 lata. Grzegorz Cichnotecki Peksa! Kolejny zawodnik, moi drodzy, waży aż 142 kg. 38 lat, ponad 10 lat startów. No i zawsze te starty przyprawiały wszystkich o niesamowite emocje. Mieszkaniec pierwszej stolicy Polski, czyli po prostu Gniezna. Artur Bedwoj Walczak! No i osoba, która połączyła sobie niesamowitą presję, jaką wybiera się na organizatorach, ale też jest tutaj, aby dumnie reprezentować Kościerzynę. Moi drodzy, przywitajcie jednego z najbardziej utytułowanych polskich zawodników, cały czas startujących. 130 kg, 38 wiosen na karku. Sławomir Toszek! Dzisiejsze zawody to nie taki typowy puchar polski, to wręcz nietypowy puchar, a tak naprawdę zawody nazwaliśmy kościelski. No i teraz pytanie szybciutkie do Was. Zanim jeszcze poproszę pana burmistrza o to, aby rozpoczął dzisiejsze zmagania oficjalnie. Kto wie, jak po kaszubsku mówi się na siłacza? Toczek się mówi na... No dobrze. Szanowni Państwo, chciałem przywitać na kościelskim rynku przy pięknej pogodzie. Historia tej imprezy jest krótka. Sławek Toczek przyszedł któregoś przed południa i mówi, ma taki pomysł, aby na kościelskim rynku zorganizować zawód. Sławku, dziękujemy, to Twoja zasługa, że dzisiaj tu się spotykamy. Nasze zawody uważam za otwarte. Życzę wszystkim jak najmniej kontuzji i wszyscy już dzisiaj są wygrani. W tym momencie. Dziękuję bardzo. Również w tym momencie zawodnikom przede wszystkim właśnie życzę tego, żeby stali zdrowi i z ciekawymi wspomnieniami wrócili do domu. No to jedziemy!
I oczywiście w tym momencie zawodnicy schodzą szybciutko jeszcze do namiotu. Wy tego nie widzieliście, ale tuż przed rozpoczęciem tej konkurencji, tuż przed tym oficjalnym wyjściem tutaj na środek odbyło się takie specjalne losowanie. Po prostu zwinęliśmy 7 karteczek w małe takie karteczki. I jako pierwszy wyjdzie Bartłomiej Grupa. Moi drodzy, jesteście z nim? Mam nadzieję, że troszeczkę mu pomożecie. A więc pamiętajcie, od gwizdka do gwizdka sędziego. Niech ten trud tych zawodników będzie dodatkowo jeszcze nagrodzony. Niech oni po prostu czują, że jesteście z nimi. Bartłomiej Grupa! Oczywiście możemy liczyć. 2, 3. Kościerzyna, budzimy się troszeczkę! Tak? Naliczone? Wszystkie zaliczone? Tak. Okej. Okay. Dobrze, jeszcze raz nagrodźcie Bartka. On miał najtrudniej, moi drodzy. Szansę. Maciej Hirsch! A jedno, moi drodzy, coś tam troszeczkę. Moi drodzy, pomyślcie, pomyślcie. Przemek całkiem niedawno miał bardzo wyważny wypadek samochodowy. Ja to kolejny. Prezydent Gdańska, Krzysiek Schabowski! Trzy powtórzenia. Zdrowy zawodnik. Moi drodzy, bo jeżeli teraz nie będziecie głośno, to ja naprawdę was nie będę rozumiał. Zorganizowało i startuje, to naprawdę bardzo ciężko połączyć. Sławomir Kocz! Raz! Forma na barki. Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Jedenaście! 12 powtórzeń. Nie jest jeszcze lekka, tak jak widzieliście zawodników, bardzo gniotła. Czego szpeksa! No i bardzo, bardzo siłowo przekoszony się z kamarczy powtórzenia. Patrzy na niego, to jest taki strzelanie. Wróciłem 2 miesiące temu. Do tej pory nic miał w rękę. Nie będzie nic radził od strzelu, Sławek. Teraz to mamy kulę od razu. Tak, ale... Proszę, bronić. Krzysiu Peksa. Melczak! O jedna rano, jakby poszło grać skrzydła. Oj, chyba tam też była kulę, jak teraz zapytać. Chodź tam skonsultować z rękiem. Ojoj, Artur. Nagracie rękami, Artur Melczak. 13 powtórzenie, Sławomir Toczek! A więc można powiedzieć, że od samego początku Sławek obejmuje prowadzenie, no i pewnie będzie starał się tak utrzymać do samego końca. Można powiedzieć krótko, że konkurencja bardzo kamienna, również nagrodę dla najsilniejszego zawodnika w tej konkurencji, a reprezentuje tę firmę pan Jarek Wieszałka, któremu bardzo, bardzo teraz dziękujemy. Będzie się to odbywało na takiej zasadzie. 3 pierwsze kule nie będą miały mierzonego czasu. Jeżeli z zawodników 2 rzuci 4 kule, to wygrywa z nich ten, który zrobi to w krótszym czasie. Przemku, jest to dla ciebie jasne? Super. Dwie kantry drągowe. Przemysław Koza! Dwie pierwsze kule już są tam, gdzie być powinny. No i teraz trzecia. Powiedziałem, że od tej trzeciej dopiero zacznie się prawdziwa walka. Kamienian! Pomóżcie Przemkowi, moi drodzy, to już jest 160 kg. I to już nie ma cenę, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Kościerzyna, robimy hałas! Głośniej, pomóżmy mu wszyscy! Utrata sił, czy teraz się uda się to powtórzyć?
Czarek! Czarek jest niesamowicie waleczny, to trzeba mu przyznać. No i teraz wasza pomoc, no i jego bardzo szczegółów. Kule nie wypadały im z rąk, żeby to było. A w tym momencie Krzysztof Skawowski, no i które z jego wykonania, zwróćcie uwagę, to prawdziwa żonglerka wielkimi głazami. No i teraz ta 160 kilo, przy której większość zawodników po prostu wysiada. Jest już na specjalnie przygotowanej platformie. Dzięki wszystkim za to. Nie, troszeczkę jest mały problem z utrzymaniem budowania. Ale gdyż to bardzo doświadczony zawodnik, no tylko że zabrakło mu teraz świeżości. Zwróć uwagę, jak nie technicznie Grzesiu przekłada ręce do góry. W odpowiedni sposób kula sobie tą kulę coraz wyżej. Teraz brakuje waszej pomocy, moi drodzy. No od Grzesiu się obraca, nie słyszy was. Co jest? Moi drodzy, głośno, głośno! To by było na tyle. Wasze głosy również. Artur Walczak! Pierwsza kula jakby nic nie ważyła. Druga również. Nie poznaję go w tej konkurencji, moi drodzy. Nie wiem, co to sprawia. Trzecia bardzo szybko. No i teraz Artur Kletner jednak zna swoje możliwości. Na chłodna kalkulacja. Artur, znając swoje możliwości, swój, że tak powiem, zakres. Jeżeli chodzi o kilogramy wagi tych kul, bierze ten 160 kilo, jak wcześniej mówiłem, to już jest no ten taki, jak można powiedzieć, ta granica. Ja bym się do tych kuli zabrał. Moi drodzy, pomagamy! Niesamowicie nienawiści. Pierwsza kula i druga. Bardzo, bardzo szybki tempie. Jest i trzecia. Teraz 160 i 180 kilo, dwie najcięższe kule. Przez wasza pomoc jest teraz niezbędna! Prawie było. Co tam się stało? No, czego zabrakło, powiedz? Zabrakło mocy. Tak po prostu, słuchaj, te pierwsze kule, a może rozłożę? No zgadza się, trochę się za bardzo napaliłem. Tak czy inaczej, świetny wynik. Nagrodźcie brawkami i Maciek Hirsz. Skąd przyjechałeś do nas? Krywolo. Gdzie to jest? Krywolo. Najadłeś się odpowiednio? Śniadanie było w widze czy wieczorem? W wodzie. Nie zapytam, jak jest okej. Zwróćcie uwagę, moi drodzy! Niesamowicie, widać tutaj do powtórzenia. Niesamowicie dynamicznie, cały czas przyjmuje równo tempo. Jest szansa na najlepszy wynik, jeżeli utrzyma, jeżeli... Chłopek będzie miał co robić, co? No i teraz specjalnie dla was, Sławomir Toszek! Lotny start, pierwsza kula poszumowała! Druga również! Tempo naprawdę niesamowite! Czy wygra z Bartkiem, czy jednak Bartek? Oj, teraz to może go zarobić! Przyspieszę w końcówce, no i jak myślicie? To znaczy? Przy... drugiej i trzeciej kuli. I czwartej. Słuchajcie, ale czas tutaj zostawiam sędziom i powiedzą jakieś czas. Mimo tego wszystkiego wyniku Bartka, Sławek po prostu wszedł i rozprawił się z tymi kulami.
nimi tak, nie. Słuchajcie, nie zdarzyło mi się w tym roku przegrać w tej konkurencji. Ale to tylko przez trening, który pozwala mi na tym, żeby z tymi moimi przeciwnikami wygrać. Mamy już nagrodę. A ja jeszcze dodam, że firma Jarek Wieszczałka ogarnie wam wszelkiego rodzaju formy właśnie z marmura, bowiem zajmują się również profesjonalnym przygotowaniem i obróbką właśnie granitów i marmurów z całego świata.